Cześć, z tej strony jestem Wolny. Jako, że jestem już w t-shircie, a jest dopiero luty w Chorwacji, pomyślałem, że czas na podsumowanie zimy, bo tak naprawdę wydaje mi się, że już ta zima się właśnie tutaj skończyła. Przejdziemy sobie przez każdy miesiąc tak po kolei, tak naprawdę nie przez same zimowe miesiące w naszym takim rozumieniu, że tam zima jest, nie wiem, w listopadzie, grudniu czy styczniu, ale opowiem Wam, jak wyglądało to, jeżeli chodzi o pogodę właśnie od późnej jesieni, od września, października, listopada, poprzez grudzień, właśnie styczeń i luty, ile trwała taka prawdziwa chorwacka zima, czy było komfortowo, czy różniło się to od wrażeń, które znamy z Polski, dlatego bez zbędnego gadania zaczynamy. Z tej strony jestem Wolny, prowadzę swój podróżniczy kanał na YouTubie, gdzie obecnie przebywam przez dłuższy czas w Chorwacji. Także zapraszam do subskrybowania kanału, zostawcie lajka w górę i napiszcie w komentarzu, czy ten film się Wam podobał. Zaczynając od września, musicie wiedzieć, że wrzesień zwykle w Chorwacji jest oczywiście bardzo gorący i bardzo przypomina lato, chociaż potrafi od połowy miesiąca być kapryśny. Zwykle dobra pogoda utrzymuje się do połowy września, a potem bywa różnie, w zależności od tego po prostu jaki jest rok. Jeżeli chodzi o końcówkę 2022 roku, końcówka września była bardzo łaskawa, choć mało słoneczna, to było bardzo zaskakujące. Nie padał deszcz, ale też nie świeciło słońce, nie było zbyt wiecznie, była taka po prostu, nie wiem, letnia szaruwa, tak to nazwijmy. Nie było zbyt wiele słońca, już tutaj wszyscy zaczynali ubierać się w długi rękaw i po prostu koncentrowali się na tym, że prawdopodobnie październik okaże się po prostu jakiś zimny, jakiś deszczowy. I też pamiętajcie, kiedy ja będę opisywał te wszystkie miesiące, które tutaj przeżyłem jesienią i zimą, to nie bierzcie tak jakby tego za pewnik, że to wygląda tutaj tak każdego roku. Ja rozmawiałem z Chorwatami i nie tylko z Chorwatami, ogólnie z ludźmi, którzy tutaj żyją właśnie dłużej, dowiedziałem się, że te zimy potrafią wyglądać naprawdę różnie. Mój gospodarz z miejscowości Polica, gdzie spędziłem 10 dni w lipcu zeszłego roku, powiedział: ok, jak już tu przyjedziesz, to pamiętaj, żeby wziąć zimną kurtkę. Kurtkę na zimę po prostu, jakąś taką naprawdę piekielnie ciepłą, bo będziesz tego potrzebował. Jak będzie zimowa bura, to zobaczysz, że po prostu będzie piekielnie zimno. Ja powiem Wam szczerze tak. Jest luty, jest połowa lutego. Ja siedzę w t-shircie, bo jest naprawdę ciepło i wydaje mi się, że ta wiosna przyszła. Zgadnijcie, ile razy miałem tę zimową kurtkę na sobie. Żeby nie było, miałem. No to jak? Już? Dokładnie jeden raz. I to jeden raz, tylko z takiej tak naprawdę, można powiedzieć, ciekawości, kiedy wyszedłem na spacer, żeby doświadczyć tej właśnie zimowej bury. Pomijam fakt, że świeciło pełne słońce, ale o tym jeszcze będę za chwilę rozmawiał. Ale świeciło piękne słońce. I fakt faktem wiał wiatr i rzeczywiście bez tej zimnej kurtki ciężko byłoby wytrzymać. Trzeba byłoby chyba ubrać na siebie, nie wiem, 4 warstwy po prostu pod płaszcz, żeby było ok bez kurtki. No ale rzeczywiście tej kurtki użyłem. Natomiast była to niedziela, więc tak naprawdę na upartego mogłem się wtedy po prostu nie ruszać z domu i ani razu nie użyłbym tej zimnej kurtki. Ale dobra, tak to wyglądało mniej więcej później, ale wracając w kolejności. Co po wrześniu? Jak wyglądał październik? Co ciekawe, większość października była znacznie lepsza niż końcówka września. Październik był bardzo słoneczny, zwłaszcza początek października i koniec października. Na początku października temperatury sięgały jeszcze nawet 22 stopni. Na koniec października zdarzały się dni, gdzie było 18-20 stopni. Było faktem troszeczkę mniej słońca. Październik też nie był jakoś tam specjalnie słoneczny, ale gdybym miał określić liczbę słonecznych dni w październiku, a liczbę takich pochmurnych, deszczowych, no to byłoby to gdzieś pół na pół, 15 na 15. Jeżeli chodzi o deszcz, w październiku rzeczywiście wtedy, kiedy było pochmurno, bardzo często padał deszcz, ale nie była to jakaś ulewa, to była taka, nie wiem, zaawansowana mrzawka, czasami może taki normalny, klasyczny deszcz, ale w żadnym wypadku nie były to jakieś ulewy. Ulewnego deszczu może tam było, nie wiem, 2-3 razy w przeciągu całej jesieni i całej zimy i tak naprawdę to było, nie wiem, kilka godzin powiedzmy i to wszystko. W październiku oprócz tego rzeczywiście było wiecznie, zdarzał się wiatr, ale głównie nie była to bura, tylko właśnie jugo, czyli wiatr z nadmorza. Chorwaci nie
typu jugo, bo właśnie wtedy nie jest słonecznie, często pada jakiś deszcz, ale trzeba przyznać, że jest to wiatr bardzo ciepły, więc ja w październiku czułem się jak, nie wiem, na koniec sierpnia w Polsce. Kiedy padał deszcz, ten deszcz wciąż był ciepły. Możecie w to uwierzyć? Ten deszcz był naprawdę przyjemny, jak taki letni po prostu deszcz. A wiatr z kolei przyjemnie tak muskał skórę, on był ciepły. Ja, szczerze mówiąc, w taką pogodę w Chorwacji czułem się naprawdę rewelacyjnie. No, na pewno nie tak rewelacyjnie jak dzisiaj. Ja nie mogę w to uwierzyć, że to jest luty. To jest po prostu fenomenalna sprawa i muszę wam teraz po prostu opowiedzieć o listopadzie. Jak myślicie, czy listopad w Chorwacji był pierwszym miesiącem, w którym faktycznie było czuć pierwsze oznaki zimy? Otóż muszę was rozczarować. Albo i nie. Listopad nie był miesiącem, gdzie była zima. Ba, powiem szczerze, że ta chorwacka jesień w listopadzie okazała się też bardzo fajna. I ponownie, niestety, nie było zbyt dużo słonecznych dni, ale było bardzo ciepło. Średnia temperatura w listopadzie to było około 15-16 stopni i podobnie jak w październiku, pierwsza połowa listopada, a raczej początek, pierwszy tydzień listopada był bardzo przyjemny i tak samo bardzo przyjemny był sam koniec listopada. W międzyczasie gdzieś tam w środku znowu padało sporo deszczu, ale to był taki deszcz, że czasami na upartego moglibyście nawet nie używać parasola, żeby się uchronić przed wodą. Ja dzisiaj jedynie mogę chronić się przed słońcem, ale nie chcę tego robić. Więc listopad był bardzo podobny do października. Był bardzo taki niestabilny. Czasami potrafił skończyć się deszcz i od razu wyjść słońce na przykład, nie wiem, kilka godzin, potem znowu był deszcz, więc listopad to był taki totalny pogodowy miszmasz, ale też bardzo przyjemny. Natomiast to, co jest ciekawe, jeżeli wydaje się wam, że to grudzień właśnie przyniósł najfajniejszy taki zimowy feeling, jeżeli chodzi o Chorwację, to muszę was znowu zaskoczyć. Grudzień był jeszcze ciekawszy, a tak naprawdę jeszcze przyjemniejszy niż listopad, zwłaszcza jego końcówka. Ale o tym, jak wyglądał mój grudzień w Chorwacji, to już za chwilę. Oj, grudzień, powiem wam szczerze, że grudzień był naprawdę... Chciałem użyć tutaj słowa na Z, ale staram się go nie używać. Za mną przepiękna panorama w kierunku Makarskiej Riviery, widziana z mojej perspektywy, czyli z perspektywy mojej takiej bardzo fajnej miejscówki w Splicie, którą za bardzo nie chcę się chwalić, gdzie ona jest, ale jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to napiszcie do mnie w komentarzu albo wiadomości prywatnie gdzieś tam w social mediach czy na maila. Gdzieś tam znajdziecie w komentarzu czy w informacjach o kanale. Ale co w końcu z tym grudniem? Oczywiście spędziłem tutaj też święta Bożego Narodzenia, czego zupełnie się po swoim życiu nie spodziewałem, że będę je spędzał właśnie w Chorwacji, ale były to jedne z moich najfajniejszych, najprzyjemniejszych, najbardziej ciepłych i wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, pomimo że moi rodzice, rodzina najbliższa była gdzieś tam dalej i nie zobaczyliśmy się po prostu face to face. Ale co z tym grudniem? Słuchajcie, było niesamowicie ciepło. Ja pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, spędziłem na pikniku, na plaży w okolicy parku Marian tutaj w Splicie. Ja siedziałem co prawda nie w t-shircie, tak jak dzisiaj, ale za to siedziałem po prostu w jeansowej bluzie, jak dobrze pamiętam. I pod spodem miałem tylko t-shirt, miałem jakiś tam szalik i było naprawdę genialnie, bo było po pierwsze cicho, po drugie, nie było słońca, po trzecie, nie było też wiatru, a po czwarte, nie było też deszczu. A więc warunki tak naprawdę bardzo fajne. Jeżeli przyświeciłoby słońce, no to pewnie byłoby przyjemniej, ale wciąż nie miało to znaczenia, bo mogliście tak naprawdę spędzić cały dzień na plaży. Tak ogólnie wyglądała większość drugiej połowy grudnia, jeżeli chodzi o temperaturę, jeżeli chodzi o taki ogólny feeling. Pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie grudnia też były przyjemne, ale to była troszeczkę bardziej już pora deszczowa. Zdarzały się wiatry, które tak naprawdę nie przynosiły słońca, więc znowu taka mieszanka, ale jeżeli chodzi o temperatury, bo to też cały czas podkreślam, jak wyglądał każdy miesiąc, to temperatury były wciąż naprawdę przyjemne. Grudzień rozpoczął się w okolicy 15-17
17 stopni Celsjusza. W środku grudnia było trochę zimniej, głównie przez wiatry, głównie przez też deszcze, które wciąż mimo wszystko były ciepłe. Zarówno deszcz potrafił być taki lekko letni, jak i wiatr. Jeżeli się pojawiał, to był ciepły i przyjemny. Ja ponownie czerpałem z niego satysfakcję. I nawet jakoś nie tęskniłem specjalnie ze słońcem. Oczywiście, kiedy jest słońce, jest naprawdę fajnie, ale wtedy było naprawdę okej. Z kolei druga połowa, i grudzień gdzieś tam w połowie potrafił mieć, nie wiem, jakieś tam 10-11 stopni na plusie. Wciąż nie było zimy. Druga połowa grudnia i przełom ogólnie grudnia i stycznia był niesamowicie ciepły. Ja nagrywałem na początku stycznia film również w t-shircie i było bardzo ciepło i tak naprawdę myślałem, że w Chorwacji zima po prostu nie przyjdzie, ale myliłem się. O tym jednak za chwilę, bo już tutaj grudzień podsumowujemy. Końcówka grudnia, ogólnie przywitanie nowego roku było rzeczywiście w towarzystwie dość silnych wiatrów, ale wciąż było bardzo ciepło. Gdzieś tam było po 12-13 stopni, ale to, co przyniósł styczeń, ja po prostu pozwolę Wam nacieszyć się tym widokiem. Pokażę go Wam trochę bliżej, mam nadzieję, teraz. I opowiem zaraz, co działo się takiego w styczniu. Tak to wygląda właśnie z mojej jednej z bardziej ulubionych miejscówek. O, a tam na dole nagrywałem przed chwilą listopad. Także staram się Wam pokazywać różne kadry. I mam nadzieję w ogóle, że jakość tego vloga troszeczkę się poprawiła. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba taki styl kręcenia wideo. Styczeń tak bardzo perfidnie mnie oszukał. Początek stycznia pozwolił mi uwierzyć, że może zimy jednak w Chorwacji nie będzie. Jak dziś pamiętam, dokładnie 6 stycznia, chociaż ogólnie pierwszy tydzień, a może i nawet prawie półtora tygodnia w styczniu było bardzo ciepłe, bardzo słoneczne, w ogóle bezwietrzne. Ja właśnie pamiętam przede wszystkim 6 stycznia, kiedy to pojechałem do Stobrecz nagrać Wam odcinek właśnie z tamtej miejscowości. I jak dobrze pamiętam, to wtedy chyba nagrałem 2 czy 3 różne filmy, właśnie też siedząc w t-shircie, tak jak tutaj. Ja naprawdę myślałem, że to jest właśnie taka typowa zima w Chorwacji, że lokale się tak naprawdę nie do końca mówili prawdę, że tam styczeń, luty to jest jakaś masakra. Już Wam mówię, w styczniu właśnie, 6 dokładnie stycznia, było słonecznie, bezwietrznie, bardzo ciepło, mniej więcej tak jak teraz, może troszeczkę słabiej i było jakieś 16, z tego co pamiętam, 17 stopni. Jeszcze nie było takiej oznaki zimy, która to zaczęła się pojawiać w okolicach bodajże 14, no mniej więcej w połowie stycznia. Zrobiło się szaro, zrobiło się ponuro. Ponownie były takie temperatury, które jeszcze pozwoliły sądzić, że to jest taka polska jesień, ale to już tak naprawdę był początek zimy właśnie dalmatyńskiej. Tak naprawdę to temperatury bliżej zera spadły, jeżeli mnie pamięć nie myli, dokładnie 20 stycznia, 21 stycznia w zapowiedziach był śnieg, w zapowiedziach był śnieg z deszczem i te zapowiedzi się sprawdziły, bo rzadko kiedy prognoza pogody w Chorwacji się sprawdza. Wtedy sprawdziła się naprawdę idealnie. Pamiętam, że 21 stycznia to była bodajże sobota. Ja wstaję, otwieram oczy i tak mi się wydaje, kurczę, coś jest inaczej tego dnia, coś jest tak jakby nie tak. Może nie tyle, że jaśniej, ale wiecie co, czasami jest takie wrażenie, że budzicie się i kurczę, coś jest inaczej i gdzieś tam już podświadomość Wam podpowiada. Odkręcam rolety w oknie, a tam góry po prostu pokryte śniegiem. Jest biało. Ja faktem obudziłem się po chorwacku, bo chyba gdzieś tak o 10 godzinie prawdopodobnie późno poszedłem spać, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Więc troszeczkę wstałem za późno, żeby pokazać Wam to z perspektywy wideo, bo ogólnie nawet przysypało troszeczkę Makarskiej. Obserwuję takiego fotografa tutaj chorwackiego, który uchwycił ten słynny znak Makarska Riviera, właśnie pokryty śniegiem. Ogólnie ten zakręt pokryty śniegiem, więc jak ktoś nie miał zimowych albo wielosezonowych opon, to mógł tam po prostu polecieć z tego klifu, jakby się rozpędził. Więc niestety no nie wybrałem się tam w górę, żeby pokazać Wam śnieg, ale ten śnieg utrzymywał się tak porządnie przez tydzień z haczykiem, powiedzmy, że do końca stycznia. I wtedy temperatury rzeczywiście były dosyć niskie. Wtedy temperatury gdzieś tam oscylowały w okolicy 3, 4, 5 stopni na plusie.
czasami spadały gdzieś tam do jednego, do dwóch, ale to było głównie podczas poranków i podczas wieczorów, bo w ciągu dnia gdzieś tam 5-7 stopni. Wciąż, tak jak wiecie, no nie wiem, początek listopada, środek listopada w Polsce, ale czasami w Polsce w środku listopada przecież są też mrozy, są przymrozki, więc to też nie ma sensu tego porównywać. Więc można powiedzieć, że prawdziwa zima zaczęła się tutaj w Dalmacji 21 stycznia, a rozkręciła się w rzeczywistości na początku lutego. Luty jeszcze trwa. Jest 18 lutego, ale z racji tego, że luty jeszcze trwa, to nie chcę tak jakby zapeszać, bo w tym momencie jest pięknie. Więc wiecie co? Prawdziwa zima w Chorwacji była. Była przede wszystkim na koniec stycznia i właśnie na początku lutego. I za chwilę powiem wam dokładnie, ile ta zima potrwała. Ten film kończę z fenomenalnym widokiem na moją ukochaną, najbardziej lubianą w Splicie plażę Trystenik, o której nagrałem ostatni materiał. A jednocześnie kończąc właśnie ten film, chcę opowiedzieć wam o doświadczeniu lutego w Chorwacji. Luty, jeżeli chodzi przynajmniej o 2023 rok, bo to mój pierwszy luty w Chorwacji. Słuchajcie, wtedy tak naprawdę była tutaj prawdziwa, taka najprawdziwsza zima. Ale co ciekawe, jest połowa lutego i od prawie 3 tygodni, dzień w dzień, świeci słońce. Raz, tylko jeden jedyny raz było lekkie zachmurzenie i to wszystko, ale to były takie drobniutkie, małe, białe chmurki, które w rzeczywistości wciąż pozwalały cieszyć się słońcem. Natomiast oprócz słońca wiała bura. Przez ponad tydzień wiała konkretna bura, że bujało palmami. Było bardzo mroźno. Poranki, ale także środek dnia w lutym potrafiły mieć 1 stopień na plusie. Było blisko przymrozku, gdzieś tam w Solinie, bliżej gór, zdarzały się przymrozki bez problemu. Trzeba było skrobać szyby w aucie rano. To też się zdarzało, ale tutaj w Splicie, gdzie żyję, tego akurat nie było. Natomiast było bardzo mroźno. Przy tej burze, która była właśnie w lutym, przez te 2 tygodnie zimy, bo tyle trwała zima tutaj, przysięgam. Naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć, żebyście uwierzyli, ale ta zima, taka prawdziwa zima, trwała tutaj 2 tygodnie. No to odczuwalna temperatura przy tej burze, no to było spokojnie minus 10. Było naprawdę mroźno, trzeba było się bardzo ciepło ubierać, chociaż ja wciąż popylałem bez zimowej kurtki, więc to też jest takie dosyć specyficzne doznanie. I teraz tak naprawdę podsumuję troszeczkę, jeżeli chodzi też o takie odczuwanie tego zimna, głównie w lutym właśnie, właśnie wtedy, kiedy zaczęła się zima, no pod koniec stycznia zaczęła się i kiedy skończyła się w lutym, bo teraz naprawdę, uwierzcie mi, idzie wiosna, naprawdę, to jest wiosna, zbliża się. Więc jakie są różnice pomiędzy polską zimą a chorwacką zimą? Różnica w odczuwaniu zimy w porównaniu do odczuwania zimy właśnie w Polsce jest dosyć zasadnicza, bo nawet jeżeli znamy tak jakby uczucie, kiedy świeci słońce, ale jednocześnie wieje wiatr i jest bardzo mroźno, to jest to doznanie tutaj w Chorwacji zupełnie inne. Tu jest, dochodzi taki tak jakby psychologiczny aspekt odczuwania zimy, bo kiedy na przykład właśnie jest styczeń, jest początek stycznia, siedzicie na plaży w t-shircie, albo nawet teraz jest środek lutego, popylacie sobie w t-shircie, jest wam naprawdę ciepło. Ktoś dronem lata. To jest to różnica taka psychologiczna, bo dalej właśnie wiecie, że ale czekajcie, jest przecież styczeń. Jak można w ogóle chodzić w t-shircie? Jest luty, dlaczego świeci słońce, a jednocześnie odczuwana temperatura jest minus 10 i dlaczego widzicie zielone palmy? I to wszystko, ten cały taki zestaw i na przykład nie wiem, dlaczego góry schodzą do wciąż lazurowego morza. Ten cały zestaw, jeżeli chodzi o życie w Chorwacji i odczuwanie zimy, jeżeli chodzi o takie doświadczenie po prostu chorwackiej zimy, jest zupełnie inny niż w Polsce. Ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Wiem, że się rozgadałem, ale mam nadzieję, że dotrwaliście tutaj do tego momentu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, w komentarzu zostawcie zdanie z kapustą. Oprócz tego, że mam kapuśniany łeb, bo to akurat wiem. Albo, że znaleźli mnie w kapuście, albo, że jestem gołąbem, to też wiem akurat. Także w tym momencie dziękuję wam serdecznie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału Jestem Wolny, gdzie opisuję życie w Chorwacji, to możecie zrobić to właśnie teraz. Ja pocieszę się lutową aurą.
Boże, jak jest wspaniale. To jest niesamowite. Aha, żeby nie było. Właśnie, zapomniałem. Nie potrafię Wam polecić, czy warto przyjechać do Chorwacji zimą, czy nie. Pamiętajcie, że każda zima może wyglądać w zupełnie inny sposób. Z tego co wiem, poprzednia zima była bardzo ostra, bardzo nieprzyjemna, a ta zima, powiem szczerze, że ja nawet nie zauważyłem, kiedy się zaczęła, a ona już się skończyła. Także jeżeli chcecie przyjechać do Chorwacji zimą, robicie to na własną odpowiedzialność. Ciao, bok!